Sezon na czereśnie trwa bardzo krótko, dlatego w wielu domach przygotowuje się owocowe przetwory. Receptury wymagają drylowania czereśni, podobnie jak wiśni. Najlepsza do tego jest drylownica, ale równie dobrze można poradzić sobie domowymi sposobami. Sprawdź, jak sprytnie drylować czereśnie i wiśnie. Polecamy przepisy na kompot z czereśni, dżem z czereśni, nalewka z czereśni. W sklepach są dostępne specjalne urządzenia do drylowania czereśni i wiśni, czyli drylownice. Jeśli masz ochotę, możesz sobie taką maszynką ułatwić pracę. Czasem jednak drylownica przydałaby się od razu, kiedy nie ma czasu na wyprawę do sklepu. Jak zatem poradzić sobie z czereśniami bądź wiśniami, korzystając z domowych sposobów? Jak drylować czereśnie i wiśnie? Proste triki wsówka. Rozsuń ją nieco i włóż do środka czereśni / wiśni, okrągłą częścią. Kilka razy pokręć, a pestkę sprawnie da się usunąć. Można użyć także agrafki. Spinacz. Wygnij go w kształt przerwanej cyfry ? 8 ? Jedną część umieść w środku czereśni i wyciągnij pestkę. Łyżeczka deserowa, ponieważ jest nieduża, świetnie posłuży do wyciągania pestek. Słomka, końcówka do dekoracji ciasta, pałeczka do ryżu, za ich pomocą można szybko wypchać pestkę. Nóż kuchenny, wiśnie lub czereśnie można mocno przycisnąć do daski poziomo ułożonym nożem. Pękną w taki sposób, że bardzo łatwo wyjąć pestki. Dlaczego warto jeść wiśnie? Babeczki wiśniowe, serca, ciasto czekoladowe z wiśniami, torciki wiśniowo-czekoladowe podawane z musem.